dlaczego dwaj uczniowie po śmierci Jezusa udali się w kierunku Emaus? Czy dlatego, że szukali bezpiecznego miejsca? Czy prowadziło ich tam rozczarowanie tym, co się stało w Wielki Piątek? A może wstyd, że nie potrafili ustrzec Mistrza? Tak naprawdę z Jerozolimy wyprowadziła ich utrata nadziei. Bolesne doświadczenia ostatnich dni zasłoniły przed nimi przyszłość. Szli z przekonaniem, że skończył się świat, jaki znali. Po kilkunastu miesiącach pandemii, która zmieniła nasze życie, możemy przyznać, że odnajdujemy się w wewnętrznych zmaganiach uczniów zdążających do Emaus. Rozumiemy ich rozterki, ból i niepokój. Wielu z nas w tym czasie straciło bliskich, a może przyjaciół. Doświadczyło rozpadu ważnych relacji. Zaznało trudnej do zniesienia samotności. Są tacy, którzy musieli pożegnać się z dotychczasowymi planami i marzeniami, a w rodzinach wyostrzyły się konflikty, napięcia, zazwyczaj ukrywane przez codzienne obowiązki, pracę. Pogłębiły się trudności emocjonalne i zagubienie najmłodszych i młodzieży. Pojawiło się poczucie osamotnienia seniorów, problemy rodziców osób niepełnosprawnych. Katalog trudów i lęków, którymi naznaczyła nasze społeczeństwo pandemia, jest długi i zapewne wiele czasu minie, zanim rozpoznamy wszystkie skutki długotrwałej izolacji. Podobnie jak wędrujący do Emaus, potrzebujemy dziś silnej i skutecznej dawki nadziei. Gdzie jej szukać? Ewangelista Łukasz wskazuje jej źródło. Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Na początku ich oczy były na uwięzi. Wędrowcu, który do nich się przyłączył, nie rozpoznali Pana. Dopiero łamanie chleba otworzyło im oczy. Dopiero łamanie chleba. Oczy na uwięzi to dość powszechna choroba uczniów Jezusa. Jej głównym objawem jest niedostrzeganie Mistrza w braciach, w migrantach, w przedstawicielach obcych kultur, innych tradycji, myślących inaczej, uzależnionych, ludzi będących w kryzysie bezdomności, czy jawnych grzesznikach. Niedostrzeganie oblicza Jezusa to właściwie codzienność. Ale ta choroba niszczy również to, co na początku wydaje się niezniszczalne i nierozerwalne, a więc więzi małżeńskie i rodzinne. Poważne kryzysy pojawiają się najszybciej tam, gdzie Jezus przestaje być pożądanym towarzyszem wspólnej drogi. Zamknięcie oczu na Jego obecność gasi wrażliwość na człowieka, który dzieli naszą codzienność. Oczy na uwięzi zabijają w nas to, co najgłębiej ludzkie i chrześcijańskie zarazem, a więc wzajemną troskę o siebie, serdeczność, empatię, współczucie, miłosierdzie. Coś, co powinno być codziennym chlebem, pokarmem rodziny i małżeństwa.
Nie możemy dopuścić do tego, by oczy na uwięzi stały się naszą przewlekłą chorobą. Tym bardziej, że jest na nią lekarstwo. Można się z niej wyleczyć. Tym lekarstwem jest łamanie chleba. Tym lekarstwem jest Eucharystia. Tym lekarstwem jest wiara w żywą obecność Jezusa nie tylko w białym chlebie, ale i w Słowie Bożym, i w drugim człowieku. Otwarte oczy są w stanie zagwarantować szczęście rodzinne i małżeńskie. Otwarte oczy na żywą obecność Jezusa w Kościele są w stanie budować Jego piękno i dobro. Otwarte oczy na obecność Jezusa pomagają budować pokój i jedność w Ojczyźnie i w całym świecie. Uczniowie z Emaus po rozpoznaniu Pana wrócili do Jerozolimy z nowym entuzjazmem. Już nie opłakiwali starego świata. Szli z sercami otwartymi na rzeczywistość odnowioną po zmartwychwstaniu Jezusa. Nie wiedzieli, co ona im przyniesie, jak będzie wyglądało ich nowe życie, ale jaśniała w nich nadzieja silniejsza niż lęk i zwątpienie. Panie Jezu, obecny i żywy w Eucharystii, otwieraj i nasze oczy, byśmy umieli Cię rozpoznawać w tym, co nowe i nieznane. Otwieraj nasze serca, byśmy stawali się znakami nadziei dla świata. Daj nam wrażliwość na Twoją obecność w drugim człowieku. Pomóż nam po tym trudnym czasie na nowo odkryć radość Ewangelii, radość budowania wspólnoty, radość dzielenia się Tobą z braćmi. Amen.